W ostatnich latach spędziłam sporo czasu na testowaniu różnych narzędzi do automatyzacji biznesu online i powiem szczerze, przetestowałam naprawdę wiele różnych rozwiązań, jeśli chodzi o budowanie strony internetowej, udostępnianie swoich kursów online, sprzedaż na autopilocie, budowanie listy mailingowej, tworzenie automatycznych maili, tworzenie stron landingowych, stron sprzedażowych, sprzedaż moich e-booków itd., itd. Udostępniałam dziesiątki różnych stron na WordPressie, tworzyłam sklep w WooCommerce, udostępniałam kursy na LearnPressie oraz tworzyłam swoje listy mailingowe na MailerLite. Oprócz tego tworzyłam automatyzację i lejki sprzedażowe na FunnelKit i wielu różnych narzędziach, które testowałam wcześniej. I powiem szczerze, że cały czas w tym wszystkim brakowało mi po prostu jednego narzędzia, które mogłoby połączyć to wszystko razem. Dlatego, że przez to, że musiałam łączyć te wszystkie elementy oddzielnie, często sprawiało, że po pierwsze było to dla mnie trudne, musiałam się tego uczyć od początku, wszystko integrować i bardzo często powodowało to wiele technicznych problemów. Więc byłam bardzo zniechęcona, kiedy doszłam do momentu, w którym obiecałam moim kursantom, że nauczę ich automatyzacji, żeby uczyć tych wszystkich narzędzi na zewnątrz. Więc zaczęłam poszukiwać narzędzia, które mogłoby być super intuicyjne, super proste do użycia, a zaawansowane w swoim działaniu. I w momencie, w którym zaczęłam tworzyć swój kurs Biznes na autopilocie, który już niebawem będzie dostępny, to właśnie wtedy wszechświat wysłał dla mnie po prostu odpowiedź. Wysłał dla mnie narzędzie, które uważam jest najlepszym, jakim w ogóle kiedykolwiek w życiu spotkałam podczas mojego 7-letniego doświadczenia. Więc jeśli jesteś zmęczony WordPressem, WooCommerce'em, wtyczkami do automatyzacji, wtyczkami do udostępniania swoich kursów, do sprzedaży, do budowania lejków sprzedażowych, do budowania listy mailingowej, do tworzenia autowebinarów itd., itd., jeżeli te wszystkie narzędzia Cię przytłaczają, są zbyt techniczne i powodują wiele problemów, to zostań ze mną do końca, bo właśnie w tym filmie przedstawię Ci narzędzie, które rozwiąże Twoje wszystkie problemy. A co najfajniejsze jest to, że jest super ekonomiczne i używając tylko tego narzędzia oszczędzasz przynajmniej 1000 zł miesięcznie na połączeniu tych wszystkich zewnętrznych wtyczek. Zanim przejdziemy do filmu, to chciałabym się przedstawić. Nazywam się Klaudia Stawiarska i od ponad 7 lat buduję swój biznes przez internet. Tu na moim kanale dzielę się moimi doświadczeniami, więc jeżeli interesują Cię tematy marketingu, biznesu, automatyzacji, sprzedaży swoich kursów online, to subskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Gotowy, żeby poznać najlepsze narzędzie do automatyzacji Twojego biznesu online? Myślę, że już się nie możesz doczekać, ale zanim Ci zdradzę, co to za narzędzie, to w tym filmie chciałabym się na początku skupić na chwilkę, żeby Ci powiedzieć, dlaczego w ogóle nie polecam WordPressa. Następnie przejdziemy od razu już do tego narzędzia, które polecam, czyli powiem Ci, co konkretnie znajduje się w tym narzędziu i ile ono kosztuje. Następnie podsumuję, ile byś musiał zapłacić za wszystkie inne narzędzia, które byś chciał połączyć razem, żeby Twój biznes działał na autopilocie. No i na końcu powiem Ci, jak wystartować. Także lecimy. Ok, więc zaczynamy od tematu, dlaczego nie polecam WordPressa, zwłaszcza dla początkujących. Ja też kiedyś zaczynałam z WordPressem i też musiałam się tego wszystkiego nauczyć, jak tworzyć swoją stronę internetową i uważam, że pomimo, że WordPress jest promowany jako jedno z najprostszych narzędzi do zbudowania swojej strony internetowej, gdzie tylko wystarczy zaimportować szablony i po prostu uzupełnić swoje informacje, tak jest to często promowane przez wielu różnych trenerów i instruktorów, którzy uczą WordPressa. Natomiast ja się z tym nie zgodzę, dlatego że kiedy ja zaczynałam budować samodzielnie swoją stronę w WordPressie, napotkałam na mnóstwo różnych technicznych przeszkód, które naprawdę bardzo zablokowały mnie w budowaniu moich stron, które wtedy budowałam. Na ten moment zbudowałam około 30, nawet myślę, że ponad 30 stron internetowych i wszystkie budowałam właśnie na WordPressie. I pomimo, że mam już takie doświadczenie w budowaniu stron na WordPressie, to wciąż uważam, że nie jest to najprostsze narzędzie, zwłaszcza dla początkujących. Więc dlaczego uważam, że nie jest najprostsze? Po pierwsze, jest to platforma, która daje nam możliwość połączenia różnych narzędzi razem. Generalnie WordPress to nie jest strona, gdzie już możemy po prostu udostępnić swoją stronę i ona będzie nam funkcjonowała. My musimy ją na tym WordPressie zbudować, tak? Czyli musimy albo zaimportować szablon, albo budować ją od początku na page builderze typu Gutenberg czy na przykład Elementor. Oczywiście można się tego wszystkiego nauczyć, ale no jest to długa droga i jest to skomplikowane, zwłaszcza dla osób, które nie są techniczne. Kolejna rzecz, żeby nasz biznes, nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, to bardzo często potrzebne są wtyczki, które budują naszą stronę, tak? Żebyśmy mieli na przykład formularz, chociażby taki prosty do kontaktowania się z nami, tak? Do wysyłania wiadomości, czy właśnie wtyczki, które prowadzą do na przykład social mediów, czy właśnie wtyczki do automatyzacji na przykład lejków sprzedażowych, to już jest wyższa szkoła, jeżeli ktoś jeszcze nie sprzedaje swoich produktów. Natomiast tutaj trzeba bardzo dużo różnych wtyczek zainstalować. Czy to jest WooCommerce do budowania sklepu internetowego, czy to jest na przykład wtyczka do budowania swojego kursu online, tak, typu LearnPress, czy na przykład Tutor LMS albo wiele innych, tak, na przykład LearnDash. Następnie wtyczka do fakturowania, wtyczka do płatności, wtyczka do ochrony naszej strony przed spamem i wiele innych wtyczek, które oczywiście są bardzo przydatne i które są wręcz wymagane, żeby nasz biznes funkcjonował. Natomiast bardzo często te wszystkie wtyczki powodują problemy techniczne. Je wszystkie trzeba razem zintegrować, je trzeba wszystkie razem zainstalować, trzeba je wszystkie poznać i bardzo często trzeba w ogóle ich pilnować, dlatego że czasami jedna wtyczka może spowodować konflikt z inną wtyczką i później coś się wykrzacza na stronie i nagle okazuje się, że nasza strona się wyłącza, występuje jakiś błąd lub w ogóle nie działają płatności na przykład w naszym sklepie. Wiem, co mówię, bo doświadczyłam tego wszystkiego i naprawdę zjadłam dużo nerwów na tworzeniu mojego sklepu, mojego biznesu online właśnie na WordPressie, dlatego te wszystkie techniczne problemy mogą bardzo mocno zniechęcić osoby początkujące do rozwijania swojego biznesu. Następnie trzeba pilnować aktualizacji. Jeżeli nie pilnujesz aktualizacji w swoim sklepie, na swojej stronie internetowej, łącznie z tymi wszystkimi właśnie wtyczkami, to może w pewnym momencie coś przestać nagle działać i Twoja strona po prostu w pewnym momencie pada. Więc musisz tutaj pilnować całkowicie swojej całej platformy, swojego całego biznesu, tak? Jesteś po prostu w 100% odpowiedzialny za wszystko. Więc tak jak mówię, jeżeli masz już kursantów, masz swoich klientów i masz udostępnione swoje materiały, to musisz dbać o to, żeby to wszystko funkcjonowało bez zarzutów. U mnie niestety często zdarza się tak, że coś tam właśnie się wykrzacza po drodze i później moi kursanci piszą do mnie, że strona nie działa. Powoduje to we mnie bardzo dużo stresu, bo wbrew pozorom ja nie jestem techniczną osobą, nie znam się na tym wszystkim i kiedy coś się psuje na stronie, to po prostu jestem cała zestresowana i nie wiem, co mam robić, muszę szukać gdzieś pomocy na zewnątrz. Tak więc uważam, że osoby początkujące, które startują ze sprzedażą swoich produktów, czy fizycznych, czy wirtualnych, czy są właśnie to kursy, czy nawet konsultacje, to jest bardzo duże ryzyko tego, żeby właśnie udostępniać to wszystko na WordPressie, zwłaszcza kiedy się na tym nie znamy. Ja do dzisiaj nie czuję się w 100% mocna w WordPressie i w tych wszystkich narzędziach, które mam na swojej stronie. Ja o tym wszystkim mówię, dlatego że ja wciąż mam na WordPressie wszystkie moje kursy udostępnione i wszystkie moje treści, natomiast jestem w trakcie przenoszenia tych wszystkich rzeczy na zewnętrzną platformę, o której Ci za chwilę powiem. Więc tutaj mamy bardzo dużo komplikacji, dlatego że potrzebnych jest dużo zewnętrznych narzędzi, tak? Musimy te wszystkie różne narzędzia razem skompletować, żeby one dla nas razem pracowały i jeżeli chcemy mieć zautomatyzowany biznes, to po prostu musimy to razem połączyć, tak? Musimy te klocki wszystkie razem połączyć. Natomiast ja właśnie szukałam takiego narzędzia, które by miało to wszystko razem, gdzie nie będę musiała ja brać odpowiedzialności za cały system funkcjonowania tego wszystkiego razem, gdzie ja nie będę musiała brać odpowiedzialności za to, czy wszystko działa, czy nie działa i po prostu, żebym mogła się skupić na moim procesie twórczym, czyli tworzenia kolejnych produktów lub na marketingu i sprzedaży, tak? A nie pilnowaniu tych technicznych rzeczy. Tak więc to są moje powody i argumenty, dla których ja nie polecam WordPressa dla początkujących, dlatego że istnieją w tych czasach już lepsze rozwiązania dla osób, które chcą sprzedawać na autopilocie swoje produkty online. Tak więc jedno narzędzie all in one. Co to za narzędzie? Polecam najlepszy, najprostszy, najtańszy system dla początkujących i średnio zaawansowanych. System, o którym Ci powiem, jest narzędziem, który mogą zacząć używać osoby, które nigdy nie miały styczności właśnie czy z WordPressem, czy w ogóle z wszelkimi technikaliami i mogą wystartować nawet bezpłatnie, tak? Bo tutaj za ten system nie płacimy do pierwszych 3 lejków, za chwilę o tym będę mówiła. Tak więc po dziesiątkach testów znalazłam system, który ma wszystko wbudowane w sobie i nie powoduje żadnych komplikacji technicznych. Nie ponosisz tutaj ryzyka zawieszania się strony, nie płacisz przede wszystkim również za serwer, tak? Więc jeżeli na przykład masz stworzoną stronę na WordPressie, to tam musisz płacić za serwer, za hosting tej strony, tak? Ja na przykład płacę rocznie około 1000 zł, dlatego że na mojej stronie jest bardzo dużo użytkowników każdego dnia i im bardziej Twoja strona jest obciążona, tym więcej płacisz. Tutaj nie płacisz za serwer, dlatego że to masz wszystko w jednym pakiecie, tak? Nie płacisz za platformę kursową, nie płacisz za system mailingowy, nie płacisz za system wewnętrznej afiliacji, czyli jeżeli chciałbyś, żeby Twoi kursanci polecali Twoje kursy dalej i zarabiali prowizję od poleceń, to możesz również to stworzyć sobie właśnie w pakiecie w tym systemie, więc nie potrzebujesz do tego żadnej zewnętrznej wtyczki. Następnie nie masz żadnych ograniczeń kursantów, co bardzo mnie frustrowało w innych narzędziach, gdzie jak tworzyłam swoje kursy, to po prostu gdzieś tam były jakieś ograniczenia po drodze lub musiałam płacić więcej, jeżeli moich kursantów i klientów było więcej. Więc tutaj nie ma limitów. Nie pobiera również ten system prowizji od sprzedaży Twoich cyfrowych produktów, czyli bez względu na to, ile sprzedasz swoich kursów, swoich e-booków czy w ogóle produktów fizycznych, to nie zapłacisz ani procenta prowizji. W innych platformach bardzo często spotykałam się z tym, że musiałam płacić na przykład od 1 do nawet 5% prowizji od sprzedaży moich produktów, co oczywiście budowało większe koszty dla mojego biznesu. Następnie nie masz limitów wysyłania maili i tutaj też w systemach mailingowych, które zewnętrznie musisz podłączyć do swojego systemu, musisz płacić za ilość subskrybentów i często właśnie za ilość wysłanych maili. Następnie tutaj masz właśnie wbudowaną intuicyjną platformę do sprzedaży kursów, e-booków oraz do budowania listy mailingowej. Masz tutaj również automatycznie podłączone płatności, które się łączą ze Stripe'em i z PayPalem. Masz tutaj gotowe szablony stron sprzedażowych, masz tutaj możliwość tworzenia zaawansowanych lejków sprzedażowych, gdzie masz produkt pierwszy, później produkt drugi jako upsell, produkt trzeci jako downsell i na przykład bumper offer, czyli ekstra oferta w koszyku, więc to wszystko jest również zintegrowane już w tym jednym systemie. W WordPressie potrzebowałbyś zewnętrznej wtyczki, żeby móc coś takiego zrobić. Następnie masz tutaj automatyzację maili i segmentację grup odbiorców, żeby móc robić właśnie zaawansowane strategie, jeśli chodzi o e-mail marketing. Masz tutaj również możliwość uruchomienia autowebinarów, co jest niesamowicie drogie, jeżeli chcesz korzystać z zewnętrznych narzędzi i jest to też skomplikowane, żeby to wszystko razem po prostu uruchomić. Następnie możesz tu pisać newsletter i przede wszystkim możesz pisać swojego bloga i stworzyć swoją stronę www. Więc wszystko możesz od zera tutaj stworzyć, do 5 stron internetowych na podstawowym planie możesz właśnie mieć w tym jednym pakiecie. I za chwilę powiem Ci, jakie są ceny tego narzędzia, co naprawdę myślę, że wyrwiecie po prostu z butów, kiedy zobaczysz, ile za to wszystko zapłacisz. I co najważniejsze i najfajniejsze w tym wszystkim, to jest to, że mogę udostępnić Ci moje gotowe szablony strony internetowej, gdzie działa to w taki sposób, że ja udostępniam Tobie linka z moim szablonem i kiedy Ty klikniesz tego linka, to automatycznie cała strona internetowa zaimportuje się do Twojego systemu. Wtedy wystarczy, że Ty tylko uzupełnisz kratki, wszystkie tam dane swoje, tak jak chcesz mieć na swojej stronie internetowej, ale nie musisz jej całej układać na nowo, nie musisz tworzyć menu, nowych zakładek, nie musisz robić całego układu i tak dalej, tylko po prostu podmieniasz informacje z tego, co ja Ci udostępniam. Także to jest naprawdę mega, bo ja się nie spotkałam z czymś takim, że mogę udostępnić Ci całą stronę internetową i Ty możesz sobie ją po prostu edytować. I kolejna rzecz, mogę Ci również udostępnić cały lejek sprzedażowy do zaimportowania do Twojego systemu, czyli ja tworzę stronę sprzedażową, tak zwaną landingową, następnie upsell, downsell, bumper, czyli tworzę cały dla Ciebie zautomatyzowany lejek, a Ty go po prostu importujesz do swojego systemu i edytujesz ze swoimi danymi. Tak więc to jest po prostu genialne narzędzie i to jest właśnie narzędzie, które będę pokazywała w moim kursie Biznes na Autopilocie, gdzie nauczę Cię wszystkiego od zera, jak z tym systemem działać, plus do tego właśnie udostępnię Ci gotowca, czyli gotowy właśnie szablon strony internetowej i gotowce, jeśli chodzi o lejki sprzedażowe, lejki do budowania listy mailingowej i lejki, w których będziesz sprzedawać swoje kursy i e-booki online. Więc jestem na maksa podekscytowana, bo powiem szczerze, bardzo stresowałam się, kiedy tworzyłam ten kurs, żeby pokazywać te wszystkie narzędzia, których ja dotychczas używałam, bo nie ukrywam, są one trudne, są skomplikowane i powodują dużo błędów po drodze, czego nie chciałabym dla Ciebie, bo zależy mi na tym, żebyś uruchomił swój biznes na autopilocie. Tak więc bardzo ucieszyłam się, kiedy znalazłam to narzędzie, je przetestowałam, udostępniłam tu swoje kursy, zrobiłam swoją stronę, zrobiłam swoje lejki sprzedażowe i tak dalej. Znam już to narzędzie od A do Z i próbowałam doszukać się jakichkolwiek minusów tej platformy i właściwie jedynym minusem jest tylko to, że jest po angielsku, tak? Właściwie naprawdę nie mogę tutaj się przyczepić, sprawdziłam mnóstwo różnych opinii w internecie i po prostu przewyższa nawet opinie właśnie WordPressa, Elementora i wszelkich innych narzędzi, które istnieją w internecie. Tak więc dla mnie jest to odkrycie roku i żałuję, że nie odkryłam tego wcześniej, bo gdybym wiedziała, że istnieje taka platforma, to od samego początku bym na pewno tutaj udostępniła swoje kursy, zaczęła pisać swojego bloga, tworzyła swoją stronę internetową i zaczęła sprzedawać swoje produkty cyfrowe. Ok, więc prawdopodobnie zastanawiasz się, ile to wszystko kosztuje, tak? Bo wręcz jest tego tak dużo, że pewnie wydaje Ci się, że nie wiadomo, jaką cenę musisz zapłacić za ten system. No i właśnie, to jest najlepsze. W ogóle powiem na marginesie, że ten system został utworzony przez człowieka, który jest Francuzem, który był bardzo aktywnym autorem wielu różnych kursów online i bardzo często brakowało mu wielu różnych narzędzi, które by automatyzowały jego biznes. I postanowił sam stworzyć taki system, w którym łączy te wszystkie elementy układanki i robi to w tak prosty i intuicyjny sposób, żeby każda osoba mogła wystartować właśnie ze swoim biznesem, zarabiania właśnie na kursach i różnych produktach cyfrowych. Więc ile oszczędzasz? Więc w tym systemie oszczędzasz ponad 1000 zł miesięcznie, dlatego że jeżeli chciałbyś na przykład właśnie zainstalować w WordPressie narzędzie do budowania lejków sprzedażowych, musiałbyś zapłacić minimum $97 miesięcznie. Następnie e-mail marketing, w zależności od tego, ile masz osób na swojej liście mailingowej, to cena jest wyższa, tak? Natomiast ceny zaczynają się od $20 miesięcznie. Jeśli chodzi o wtyczkę do budowania kursów online, można zacząć za darmo, natomiast ja nie polecam tych darmowych rozwiązań, bo są na maksa ograniczone, tak czy siak prędzej czy później musisz update'ować to, aktualizować do wyższych planów, więc przeważnie to kosztuje około $99 miesięcznie. Następnie, jeżeli chciałbyś mieć swój program afiliacyjny dla swoich produktów, to musiałbyś zapłacić za wtyczkę około $97 miesięcznie. I co najlepsze, jeszcze czego nie wspomniałam wcześniej, tutaj masz również wideo hosting, tak? Czyli ta platforma również daje Ci możliwość udostępnienia swoich filmów, gdzie nie musisz ich wysyłać do Vimeo czy do YouTube'a gdzieś na zewnątrz, nie musisz płacić ekstra właśnie za na przykład Vimeo hosting $7 miesięcznie, dlatego że tutaj będziesz mieć możliwość udostępnienia filmów, które będą prywatne, czyli będą chronione i nie będą mogły być dalej rozpowszechniane, tak? Więc tylko za te narzędzia oszczędzasz $320 miesięcznie, co daje Ci ponad 1000 zł miesięcznie, plus do tego muszę dodać, że oszczędzasz na serwerze, czyli na hostingu, za co ja płacę około 1000 zł rocznie, tak? Tak więc to jest kolejny jakby koszt, który Ci tutaj odchodzi. Więc ja zrobiłam tutaj taki research, żeby sprawdzić, ile musiałabym zapłacić za wszystkie narzędzia, które bym chciała właśnie mieć w swoim biznesie, który mam aktualnie, żeby mieć właśnie taki biznes na autopilocie. Więc za kreator lejków sprzedażowych $190 na przykład w Cardflow, tutaj płacisz za rok, e-mail marketing w Active Campaign $150, za WordPressa nie płacisz nic, natomiast jakbyś chciał kupić sobie szablon strony internetowej, no to tutaj za szablon musiałbyś zapłacić, tak? W zależności od tego, jaki szablon. Następnie kreator kursów online, na przykład w Web2Learn masz 397 zł na miesiąc, hosting wideo 15 euro, faktury 20 zł na miesiąc, fakturowni, program partnerski na przykład $69, blog, no to tutaj za darmo mamy, platformę WooCommerce do sprzedaży produktów mamy za darmo, natomiast później musimy płacić za dużo dodatkowych wtyczek, które będą nam na przykład właśnie wystawiać faktury, czy będą nam automatyzować różne procesy. Już tu nie będę się zagłębiać w te tematy. Następnie na przykład jeżeli byś chciał stworzyć swój biznes w modelu subskrypcyjnym, to tutaj za OptimizePressa musiałbyś zapłacić $250 za rok i jeżeli chciałbyś uruchomić automatyzowane webinary, to w Webinar Jam musiałbyś zapłacić między $250 a $500 na miesiąc, tak? I dodatkowo hosting 300 zł na rok to jest ta najtańsza wersja, więc razem za wszystko na rok trzeba byłoby zapłacić $6386, co daje nam około $530 miesięcznie. Tak więc moim zdaniem ta suma jest stanowczo za wysoka dla osoby początkującej, która dopiero startuje ze swoim biznesem i ma bardzo ograniczony budżet. Powiem szczerze, że ja jestem zaskoczona, że niektórzy trenerzy w swoich kursach, w których ja brałam udział, uczą od razu właśnie takich trudnych, skomplikowanych i drogich wtyczek osób, które są początkujące i nie wiedzą nawet do końca, czy będą rzeczywiście z tym biznesem działać, bo zaczynają właśnie używać tych wszystkich wtyczek, a później stresują się tym, żeby móc utrzymać właśnie taką platformę, co moim zdaniem jest po prostu nielogiczne, tak? Tak więc właśnie dlatego polecam Ci to narzędzie, o którym dzisiaj mówię. Narzędzie kosztuje 0 zł. Kiedy startujesz, możesz mieć 2000 kontaktów na swojej liście mailingowej, nie masz limitu wysyłanych maili, możesz stworzyć 3 lejki, czyli możesz stworzyć na przykład lejek zapisu na Twoją listę mailingową, lejek sprzedażowy i lejek na przykład z automatyzowaną właśnie sprzedażą z upsellingami, tak? Możesz tutaj mieć 15 kroków w swoich lejkach, możesz stworzyć jedną stronę internetową, w tym wszystko mówię w darmowym planie, tak? Nielimitowana liczba postów i możesz mieć tutaj udostępniony jeden kurs, nielimitowana liczba uczniów i tak dalej, nie będę tego wszystkiego wymieniać, więc możesz zacząć za darmo i tak naprawdę możesz przetestować, nawet nie podając danych swojej karty kredytowej, po prostu logujesz się, podajesz swój adres e-mail i zaczynasz korzystać z tej platformy. Natomiast dla osób początkujących ja polecam ten plan startup, który kosztuje dosłownie $27 miesięcznie, co jest po prostu naprawdę takim kosztem, że zwraca Ci się to przy sprzedaży pierwszego produktu za 100 zł, że tak powiem. Więc tutaj masz do 5000 kontaktów, tutaj już możesz mieć 10 lejków i możesz stworzyć 5 kursów, tak? Już tutaj nie będę wymieniać reszty tych elementów. Natomiast jeśli chodzi o plan webinar, to tutaj masz do 10 000 kontaktów, masz 50 lejków, możesz mieć 20 stron internetowych tylko pod tym jednym planem i możesz stworzyć 20 kursów. I to kosztuje $47 miesięcznie. Także moim zdaniem to jest po prostu w ogóle nieporównalne do tego, co jest tutaj, tak? Gdzie płacimy $530 na miesiąc. I tutaj mam dla Ciebie mega wiadomość. Oprócz tego, że ten plan jest tak super dostosowany dla osób, które chcą budować swój biznes na autopilocie przez internet, to mam dla Ciebie ekstra niespodziankę. Jeżeli skorzystasz z mojego linku partnerskiego, otrzymasz dodatkowo 30% rabatu, czyli zamiast $27 miesięcznie za ten startup plan, zapłacisz dosłownie $19, tak? Więc za $19 możesz mieć już ten taki podstawowy pakiet, gdzie masz dosłownie wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby Twój biznes funkcjonował na autopilocie, tak? Następnie, więc tutaj normalnie wyszłoby to $228 na rok, natomiast jeżeli tutaj doliczymy te 30% rabatu z moim linkiem partnerskim, to dodatkowo oszczędzasz $68, tak? Czyli tutaj wyniesie Cię to zaledwie $160 za rok za ten plan początkujący. Tak więc mega, mega okazja. Uważam, że nie ma lepszego narzędzia na rynku niż to, które Ci tutaj pokazuję. Później mamy webinar plan i tutaj również moim linkiem partnerskim otrzymasz 30% rabatu i masz również unlimited plan, czyli tutaj jeszcze Ci nie pokazałam, że masz plan, w którym nie masz żadnych ograniczeń. Wszystkiego możesz robić na fulla i kosztuje to dosłownie $97 miesięcznie, natomiast z moim linkiem partnerskim 30% rabatu, będziesz płacić dosłownie $68 miesięcznie, mając wszystkiego na full, bez żadnych limitów. Tutaj muszę zaznaczyć, że te ceny, które tutaj Ci podałam, są na podstawie takich minimalnych planów, tak? Czyli na przykład w Active Campaign, kiedy Twoja lista mailingowa rośnie, to musisz płacić więcej, tak? Za każdych, jakby zależy w jakich widełkach jesteś, jeśli chodzi o ilość Twoich subskrybentów. Na przykład w MailerLite masz do 1000 za darmo, ale już później powyżej 1000 już musisz płacić $20 miesięcznie tylko i wyłącznie za to właśnie narzędzie do mailingu, tak? Tutaj masz wszystko za $19 miesięcznie, podkreślam, z moim linkiem partnerskim, który otrzymasz pod tym filmem. Będziesz mieć dosłownie całą platformę, gdzie będziesz mieć stronę internetową, będziesz udostępniać swoje kursy, e-booki na sprzedaż, będą automatycznie wystawiać się faktury, będziesz automatycznie mógł tworzyć maile do swojej listy mailingowej i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę mam nadzieję, że podoba Ci się to, co tutaj mówię, bo powiem szczerze, że gdybym ja to odkryła te 5 lat temu, to po prostu nie zastanawiałabym się ani chwilę. Więc tutaj podsumowując, to wszystko otrzymasz w jednym systemie. Kreator lejków sprzedażowych, e-mail marketing, kreator strony internetowej, kreator kursów online, kreator landing page'y, płatności, faktury, hosting wideo. Masz tutaj możliwość uruchomienia programu partnerskiego dla swoich produktów. Możesz pisać bloga, możesz tworzyć platformę do sprzedaży produktów fizycznych. Możesz również tutaj stworzyć platformę membership na podstawie modelu subskrypcyjnego, gdzie osoby płacą Ci co miesiąc za dostęp do Twoich materiałów. Możesz tutaj stworzyć evergreen webinars, tak? Czyli te takie automatyczne webinary. Następnie masz tutaj hosting, czyli serwer tego wszystkiego i masz tak naprawdę zautomatyzowany cały biznes. Jedyny dodatkowy koszt, jaki musisz ponieść poza tym wszystkim, co tutaj Ci wymieniłam, to jest Twoja domena, która kosztuje $10 na rok. Jeżeli skorzystasz z mojego linku partnerskiego, to dodatkowo otrzymasz 10% rabatu na domeny w dehosting. Tak więc zobacz, jaka to jest oszczędność, więc już tutaj nie będę więcej na ten temat opowiadać, bo myślę, że już jesteś zdecydowany, mam nadzieję, że Ci się podoba. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Nawet jeżeli masz już swoje kursy, e-booki, całe swoje lejki sprzedażowe stworzone na jakimś zewnętrznym systemie, na jakiejś innej wtyczce i tak dalej, to ten system ma w ofercie, że nawet już w tym początkującym planie zrobią dla Ciebie migrację wszystkiego bezpłatnie. Więc masz migrację za darmo, więc tutaj jest napisane, że wszystkie tak naprawdę strony sprzedażowe, wszystkie Twoje kursy przeniosą za Ciebie do tego systemu. Tak więc to jest w ogóle po prostu jakiś kosmos, tak? Więc tutaj na stronie możesz zobaczyć wszystkie plany, co zawierają właśnie w tym systemie, z czym możesz połączyć sobie tą wtyczkę i tutaj właśnie opinie mają 4,9 na Trust Pilot, tak? Czyli tutaj taka znana platforma do udostępniania opinii. Więc jak wystartować? Bardzo prosto. Wchodzisz na stronę z mojego linku polecającego, żeby móc skorzystać z rabatu 30% i po prostu rejestrujesz się. Możesz zarejestrować się za darmo lub możesz od razu wejść na ten plan właśnie startup, co bardzo Ci polecam, bo i tak prawdopodobnie prędzej czy później będziesz chciał upgrade'ować, bo będziesz być może chciał stworzyć więcej niż 5 produktów w swoim sklepie. I tutaj oczywiście, jeżeli wejdziesz na ten darmowy plan, to w każdej chwili możesz zrobić upgrade do tego planu wyższego, nawet jak jesteś w startupie, to możesz później zrobić upgrade do tego planu webinar i tak naprawdę zapłacisz tylko tą różnicę w cenie, jeśli chodzi o właśnie upgrade'owanie, tak? Wiem, bo już tak robiłam, tak więc wiem, że tak to działa, że nie muszę płacić od nowa, tylko po prostu dopłacam tą różnicę. Więc zaczynamy po prostu rejestrując się tutaj Get My Free Account lub po prostu klikasz mój link pod tym filmem i zaczynasz, tak, działać. Natomiast jeżeli chciałbyś się tego wszystkiego nauczyć, jak w tym systemie właśnie zbudować swoją stronę internetową, swoje kursy, zbudować lejki sprzedażowe, jak stworzyć cały biznes na autopilocie, łącznie z wszelkimi strategiami content marketingu, budowanie swojego kanału na YouTubie, zarabianiu na marketingu afiliacyjnym i tworzeniu sukcesywnych kampanii sprzedażowych, swoich kursów online, to tego wszystkiego nauczę Cię w moim programie Biznes na Autopilocie, który będzie dostępny już w czerwcu. Oprócz tego przypominam, że w tym programie otrzymasz ode mnie gotowce, czyli będziesz mógł zaimportować gotowe lejki sprzedażowe, gotowe strony zapisu, gotowe strony sprzedażowe, plus do tego zaimportujesz całą swoją stronę internetową, jeżeli jeszcze nie masz, żebyś mógł wyglądać profesjonalnie w internecie i miał swoją stronę z ofertą. Więc bardzo gorąco zachęcam Cię do dołączenia na listę oczekujących na ten kurs. Jest już ponad 450 osób, tak więc cieszę się, że chcecie się ode mnie uczyć i cieszę się, że będę mogła Wam pokazać, jak właśnie w tym systemie działać. Obiecuję Wam, że jest to mega intuicyjne, mega proste dla początkujących, a stworzycie z tym zaawansowany biznes na autopilocie. Więc linki do wszystkich stron, o których powiedziałam, zostawię w opisie pod tym filmem. Tymczasem to by było na tyle w tym filmie. Dajcie znać, jak Wam się podobało i oczywiście zostawcie lajka, subskrybujcie mój kanał i udostępniajcie ten film dalej, zwłaszcza dla osób, które chcą zautomatyzować swój biznes i nie chcą przepłacać. Więc dziękuję Ci za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym moim filmie.